bo w ogóle taka zasada była. U nas nic, nikt w domu nie wie, gdzie jest Żyd, czy jego się wyprowadza, gdzie on jest. Co. Nikt i nikt na ten temat nie rozmawiał z drugim. Myśmy nic nie wiedzieli. Przychodził taki mistrz szachowy. On brał udział, wie pan, w tych między klubami takie zawody były, ale również za granicę wyjeżdżał. To był bardzo dowcipny człowiek, a ja ile razy przychodził, to od razu stawiali szachownice, dwie co najmniej, i on przeciwko dwóm graczom zawsze grał. On tak siedzi, gra z tymi innymi, a tu chodzi jakiś tam jego znajomy i mówi: no jak mistrzu, jak dzisiaj idzie wam? Różnie. Raz ja wygram, raz on przegra. Całe szczęście, że ojciec właśnie miał, w policji był, bo policja pod komendą była niemiecką. Mówi, no ja to nie bardzo mam czas, bo czasami mam dyżur, albo no nie mogę. To będzie syn przychodził, że ja nie będę chodził pompował. No i oni się zgodzili. Doktor Berłowicz prosił, żeby ojciec tam przychodził, a ponieważ ojciec był zawsze w mundurze, to wchodził, tam się nie legitymował, tylko przechodził normalnie. No i ponieważ tam był straszny głód, tam nie było sklepów, tam tylko na ulicy sprzedawali, tak z ręki, wie pan. I to przeważnie wszystkie artykuły żywnościowe, tylko te, które mieli w zapasie. Ale to szybko się wyczerpało, a tam nowego transportu żywnościowego nie było. Tam oczywiście była taka manufaktura, takie robili mundury, szyli dla wojska, bieliznę, później tacy buty robili. To ci, co tam pracowali, dostawali przydział żywności. Ale co to da przydział? Czarny chleb, jak gluda, trochę marmalady z buraków i margaryny. No to było kartofle trochę, ale ten długo na tym nie można wytrzymać. No więc ojciec, oni prosili, żeby ojciec przynosił co można, ale ojciec znowu jako policjant nie mógł nic nosić, żadnych paczek. Zresztą to by było podejrzane. Mógł nosić tylko teczkę, ale płaską, że papiery niesie jakieś. No więc tam układał tam pod siebie, wie pan, różne rzeczy, tych przeważnie chleb, jakieś kasze, wie pan, takie suche rzeczy. Nie nosił to, ale tam było już doktor Berłowicz, później ten drugi lekarz też się dowiedział, że tam jeszcze jakaś kuzynka ich. Tam wszyscy do tego Berłowicza przychodzili, od niego brali.
mało tych ludności. No kto mógł, tylko ojciec mógł wejść. No więc, żeby to nie było podejrzane, to ojciec zmieniał bramy, bo tam było kilka wejść do getta. Wyprowadził żonę tego Berłowicza z córką. No ale gdzie ich umieścić? Przyprowadzić do mieszkania do nas. No, u nas w mieszkaniu one przebywały około tygodnia. Umyły się, odzwierzyły się, odżywiły się trochę. Ojciec w drugim rzucie wyprowadził doktora Berłowicza i tego doktora Paporta. I wyprowadził im i oni zamieszkali właśnie w tej szkole pływania, w tym porcie. Tam. No ale ja tam chodziłem prawie codziennie. Nosiłem jedzenie, ale nie nosiłem tak w pakunku, bo to było podejrzane. To zawsze niby ze szkoły szedłem. Miałem tornister na plecy i worek z kapciami, a tam był chleb, tam inne. Tu w tornistrze to często wnosiłem im gorące rzeczy w termosach. No jakoś to było dobrze, ale ja to strasznie przeżywałem. Bałem się, że jak będę przechodził przez tą bramę, gdzie stoi ten strażnik, chociaż on uprzedzony był, że my będziemy tam chodzili, to jednak strasznie się bałem, pomyślałem, a jak zatrzymał mnie i zajrzał, to nie wiem, co by to było.